Kanadyjska firma sprzedaje czyste powietrze w puszkach Chińczykom. Ten produkt wygląda na pierwszy rzut oka jak kosmetyki do włosów, ale jest zupełnie inaczej. W środku znajduje się powietrze czystsze od tego w ogarniętych smogiem Chinach. Właśnie tak nisko upadła ludzkość, że teraz nawet powietrze da się sprzedać i to za niemałe pieniądze. Jedna puszka czystego powietrza z pięknych gór w Kanadzie kosztuje od 14 do 20 dolarów. Czy kogokolwiek na to stać? Okazuje się, że tak. Pierwszy sort 500 puszek został sprzedany w 2 tygodnie od trafienia na półki sklepów. Kanadyjska firma nie jest pierwszą, która zdecydowała się sprzedawać powietrze w puszkach. W 2013 roku multimilioner Cheng Gongbiao sprzedawał powietrze w puszkach z mniej zanieczyszczonych rejonów Chin za 5 juanów, czyli około 80 centów. Przynajmniej było tańsze.